Siemano moi mili, dzisiaj takie typowo nagrywam w niedzielę, ale już się wkurzyłem, bo cały tydzień próbowałem wam nagrać samochody, ale pogoda jest jaka jest. Zimowa, albo pada śnieg, albo deszcz i nie da się tego samochodu, że tak pokazać, powiem na sucho czy na czysto. Tutaj na pewno też ten samochód umyłem, schowałem do garażu, ale jakieś tam kropelki, czy jakaś tam lekko zamarznięta woda się można nie znaleźć, więc tym się nie przejmujcie, ale mi się wydaje, że jak na ten okres jest bardzo ładnie domyty i czysty. Dobra, co tutaj mamy? Jest to jeden z niewielu japońskich vanów, prawdziwych japońskich vanów, czyli Mitsubishi Grandis. Tutaj rok 2008, przebieg 208 tysięcy i skrzynia automatyczna, co jest dość rzadkością w tych wozach w benzynce, bo mamy tu benzynę 2.4, a przy okazji jest też instalacja LPG, co przy takim trochę większym silniku jest to na pewno przydatne. Spójrzcie jeszcze od razu, jak tak stoję bokiem, jak tutaj samochód ma fajną mini nadwozie, jak pociągniętą tą szybę. Wygląda ten bok auta bardzo futurystycznie. Mi się ten kształt jak na vana podoba, bo to samochód bardziej wygląda jak po prostu takie duże kombi. Tutaj z tyłu też fabryczne, to są lampy Lexus Lug, jakby ktoś się na przykład nie interesował tymi granicami. Tak to wygląda w fabryce. Przyciemniane również fabrycznie szyby. Z tyłu, jak widzicie, jest taka osłonka pod butle. Alufelgi są 17. I cóż jeszcze mogę o nim rzec? Auto jest bezwypadkowe, wierzę wam go z miernikiem, jak skończę opowiadać. O zewnątrz jest tylko jeden element malowany, jest to ten błotnik, gdzie macie wycinane miejsce do instalacji, znaczy do wlewu instalacji LPG, jak tutaj widać to czarne miejsce. Nie wiem, czemu Niemcy tak robią, ale oni mają takie podejście, że musi być koło tego. Według mnie to koło zderzaka też by fajnie wyglądało. Jedyna jest taka wygoda, że się nie musicie schylać. A co do stanu technicznego, auto jest w bardzo dobrym stanie. Jest na wiele rzeczy, można powiedzieć praktycznie na wszystko, faktury, na zakup tutaj opon, bo opony macie wielosezonowe, chyba dwuletnie, na wymianę tarcz, na wymianę rozrządu, na oleje, na wszystko. No mam tych papierów mnóstwo, więc wam później też pokażę. I też jest to samochód na pewno taki do jazdy troszeczkę inny niż na przykład Charan czy jakiś jego konkurenta Galaxy. Tu troszeczkę nie odczuwamy takiego, że tak powiem, klocka szerokiego, tylko jedzie się tym samochodem bardziej jak takim po prostu powiększonym kombi, ale miejsca też jest, że tak powiem, w środku bardzo dużo i jest to samochód komfortowy, bo zwłaszcza, że ma welurowe, przyjemne siedzonka, tapicerkę. No i jeszcze tutaj pewnie widzicie, ma przeciwdzielne i spryskiwacze reflektorów, ma taki pakiet zimowy, bo ma też podgrzewanie foteli, no ale o tym zawsze opowiadam na zewnątrz. Cóż, chyba o wozie to tyle. Zaraz jedziemy ze środkiem. Tak się śpieszyłem, jeszcze wam oczywiście nie nagrałem bagażników, o które prosicie, no i przy takich vanach też są ważne tylnie siedzenia. Proszę, tak to się prezentuje, ten fajny system, że możecie to po prostu złożyć i przesunąć tam. Jak widzicie, to jest takie porównanie, to możecie przesunąć do samego końca, żeby wygodnie wsiadało się na tylnią, proszę o to, kanapę. I ogólnie, no jak widać, no welurek fajnie się trzyma w tym samochodzie. Idę wam pokazać za chwilę bagażnik, no jeszcze wam pokażę te klocki, tarcze. Spójrzcie, no widać, tarcza jest świeża, na klocku jeszcze jakieś tam napisy, proszę. Z tyłu jest to samo, też jest świeżo, jeszcze gruby klocek, tarcza. Idę wam pokazać bagażnik. No i jeszcze warto wspomnieć, że mówię, jest to japoński typowo silnik, dobry, wytrzymały. Tutaj wiadomo, jak sama auta, więcej osobowe niż 5, te bagażniki nie są duże, ale większy jest, niż, jak trzeba powiedzieć, niż w Charanie. W foliówce macie oczywiście dojazdówkę, bo dojazdówka byłaby tak to pod spodem. Ale no co, już wracając do tych silników, mówię, silnik japoński, naprawdę udana konstrukcja. No i też taka opcja, że muszę niestety poprawić, bo koło troszeczkę blokuje. No i też oczywiście automat, bo coraz więcej osób chce automata, coraz więcej chce osób jeździć wygodnie, a jest to zwykły, prosty, hydrauliczny automat, co przy tym aucie naprawdę daje to jakąś wygodę podczas użytkowania.
Dobra, postaram się Wam nagrać wszystkie dokumenty, które tu mam. Tu mam też książkę serwisową. Proszę, książka serwisowa jest do 115, ale tu, jak widzicie, z tyłu jest mnóstwo faktur do tego samochodu, bo był on serwisowany, tak jak często też opowiadam na filmach, jakimś poza firmie, poza ASO, i też tego ktoś nie wbijał po prostu do książki. Tu mam jeszcze TIWY, postaram się Wam pokazać mniej więcej, co to jest, chociaż w tym aucie nie ma za dużo miejsca, ale spróbujmy. Proszę, macie, tu macie ten Riemann Inspan Lore, czyli rolka prowadząca tego paska, 600 euro, robione w 2021 roku przy 182, czyli jest przejechane 22 tysiące. Tu macie klimę, tu macie jeszcze coś tam, jest tego mnóstwo. Co tam jeszcze mamy? Hamulce na pewno w tych fakturach powymieniane, i to niektóre rzeczy robione na bieżąco, tak? Tu jakaś ta też fakturka chyba z 2022 roku. Tu coś jeszcze. Więc ten samochód, tak jak Wam mówiłem, na pewno też chyba coś było na tłumniki. Tu macie olej. Olej w skrzyni, też 600 euro. Nie są to tanie rzeczy, przy 191. No cóż, porobię temu zdjęcia i będziecie sobie mogli po prostu zobaczyć, kto co tutaj robił. Ale mówię, no są porobione hamulce, takie rzeczy. No i macie też potwierdzenie przy okazji, dzięki tym fakturkom, na to, że auto było serwisowane i ma oryginalny przebieg, tak jak właśnie widać. Brałem z hamulce. No i tu macie jego wiele, wiele TIW-ów. Nawet ostatni jest ważny, do maja 2024. I TIW był wyrobiony oczywiście 2 lata wcześniej, więc przy przebiegu 191 tysięcy. Tu macie jeszcze jakiś stary z do 20. No i tu jeszcze jakieś tam kolejne. Ale to wszystko później do wglądu. A teraz zaraz zróbmy pauzę i przejdźmy do wnętrza. No to wnętrze, zaczynamy. Może zacznę od lewej strony. Spójrzcie tutaj te ładne welury. Te plastiki jasnawe, przyciski tutaj fajnie, nic nie zdrapane, ładnie jest to utrzymane. Tu mamy dalej panel od obsługi świateł i przy okazji lusterek, lustereczka, jak widzicie, mamy składane, ładnie nam się tutaj składają. To też jest plus przy troszeczkę większych samochodach. Tu przełącznik od gazu, gaz działa, więc nie musicie tego ogarniać. Tutaj przełącznik do spryskiwaczy przednich, no i oczywiście manetka od świateł, wycieraczek. Macie licznik, nie ma żadnych błędów, fajnie trzyma temperaturę. Kierownica jak na 208 tysięcy, bardzo ładna, jakieś minimalne tam zdrapania skóry od paznokci, ale jest to standard. Tutaj klimatyzacja automatyczna, jak widzicie, tutaj jest auto, że jest pokrętełko, nic to nie zmienia, po prostu nie ma Wam ekraniku, tylko się sami sobie ustalić, że na przykład stacie 27 stopni. Radio, tutaj kolejny schowek, taki dosyć na pojemny na dokumenty, nie może głęboki, ale dość szeroki. W radiu też macie komputer, gałka od zmiany oczywiście kierunku jazdy w automacie, radio fabryczne, tutaj nawiew na tylnie siedzenia, tu macie jeszcze popielniczkę, zobaczcie, tutaj nikt nie palił, proszę. Nóweczka, grzane fotele, które są miejsca na kubki, jeszcze jakiś schoweczek, fotel nawet się grzeje, bo troszeczkę zmarzłem. Cóż, dalej to się prezentuje tak, sufity macie czyściutkie, ładne, nic nie podpadane, fajny welurek, to zawsze się, że tak powiem, wygodnie siedzi na takich ala kapitanach z takim czymś. Tu macie też taką fajną opcję, też dwa kapitany i z tyłu dwa miejsca, to możecie złożyć. Jak widzicie, to siedzenie tutaj jest niezłożone, ale tu sobie złożyłem, żeby Wam pokazać, i przesunąć na maksa do przodu, żeby spokojnie można było albo wejść, albo zmieścić jakieś więcej rzeczy. No jak widzicie, samochód jest dość długi. Według mnie wnętrze fajnie jest utrzymane. Mój boczek też, spójrzcie, jest jak nowy. Te welury naprawdę ładnie znoszą czas użytkowania ich. Cóż, aucie mi się wydaje, że to tyle. Jeżeli macie pytania, to oczywiście możecie zadać je w komentarzu, w pytaniu, w mailu lub też przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie i na Facebooku. Możecie też sobie wejść na moje Automoto i zobaczyć, co mam innego, jeżeli ten film Wam się spodobał. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone i macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. A tutaj akurat to opłacenie jest ważne, bo auto jest powyżej pojemności 2 litrów, czyli akcyzy będzie może około 3-4 tysięcy. No nie wiem, to zawsze zalicza system, ale macie też u mnie opłacone i nie macie, tak powiem, ukrytych kosztów. No i cóż, jeżeli nie macie tego auta jeszcze jak dostarczyć do domu, mogę Wam w rozsądnych pieniądzach podrzucić go pod dom, pod lawetę. No i jeżeli samochód z tego filmu się sprzedał, a szukacie takiego auta, mogę Wam go poszukać na zamówienie lub też znaleźć inne auto, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To było na tyle, pozdrawiam, cześć!